Witam Was, Galerio Szaro. Ściszyna. Jestem zmęczony, ale chciałem do Was napisać. Najłatwiej pisze mi się od punktów, więc bardzo z daleka wspieram Waszą aktywność, to po pierwsze. Po drugie, miałem inny pomysł niż ta wideokartka, ale teraz wydaje mi się to najbardziej adekwatne. Dziś wyszacie wystałem, a ja nie mogłem znaleźć tego, co potrzebowałem do realizacji swojej kartki, a mianowicie chciałem Wam przesłać piwór z doszytą metką z napisem: chociaż teraz macie się zamknąć, to jednak wydaje mi się, że się nie zamkniecie. Ja Was nie znam, ale mam nadzieję, że zaprosicie mnie w przyszłości do Waszej galerii i właśnie dlatego już teraz przesyłam swój śpiwór. Pozdrawiam, pasożyt. Niestety, ale na ten pomysł wpadłem dopiero 2 dni temu i nie miałem czasu go zrealizować. Szkoda mi trochę, ale mam nadzieję, że i tak mnie zaprosicie kiedyś do swojej galerii. Na ten moment w zasadzie ta kartka może być bardziej adekwatna, przystosowana właśnie i ciekawsza. Dla widza szczególnie. A po trzecie, myślę, że takie galerie jak Galeria Szara, to jak na galerię robią właśnie tą bardzo dobrą robotę w społeczeństwie. Twórcy jeżdżą w różne miejsca ze swoimi różnymi działaniami, ale to Wy jako galeria jesteście tym kluczowym pośrednikiem i elementem układu pokarmowego, który wie, co można i warto zrobić w takiej miejscowości jak Cieszyn. Spodziewam się, że bez takiego miejsca jak Galeria Szara niezliczona ilość artystów by się po prostu nie zjawiła w Cieszynie, a wielu mieszkańców tego miasta bez wyjazdu nie miałaby specjalnych szans na osobisty kontakt ze sztuką. Już nie mówiąc o szarej edukacji. Wiem, że Wy zdajecie sobie w pełni z tego sprawę, ale jak myślę, że to wideo zostanie pokazane na wystawie, to może ten jakiś tam mieszkaniec Cieszyna rzeczywiście pomyśli, że to miejsce jest naprawdę warte utrzymania. Pozdrawiam Was z galerii, w której aktualnie mieszkam. Galerii nad Wisłą w Toruniu. Jestem tu jako pasożyt, ale stwierdziłem, że wymontuję to miejsce, a przede wszystkim zrobię łazienkę. I dzięki tej pełnoprawnej łazience, że tak powiem, będę mógł zapraszać różnych artystów po to, zapraszać na cykl działań takich jak wystawa integracyjna, które by miały na celu skracanie dystansu między odbiorcami a twórcami, twórcami a odbiorcami i odbiorcami a odbiorcami. Bardzo mnie cieszy, że mogłem do Was przysłać tą wideokartkę i jeszcze chwilę się przejdę po galerii, Wam pokażę klimat. Niestety muszę chwytać myszy, ponieważ są plagą w tym roku. Jakoś nie mogę z nimi współegzystować. No i niestety spodziewam się, że większość osób by nie chciała czuć tego smrodu mysiego, który ja teraz czuję, ponieważ tutaj złapałem akurat 4 myszy, ale i wydaje mi się to najbardziej humanitarnym sposobem na zabijanie tych zwierząt. Złapałem tutaj 4 myszy, a ich tu jest pełno. I muszę wykombinować jakiś ciekawy sposób. Tutaj w zasadzie to pomieszczenie było ekspozycyjne, ale w tym momencie zawaliłem różnymi rzeczami, a tam leżą materace, które będą służyć pod noclegownię, bo tutaj się wszystko to rozłoży. Tutaj była też przestrzeń White Cube, to ekspozycyjna, tu będzie łazienka, tu będzie prysznic, tu będzie jakiś przechodek, ale to wszystko się porządkuje. Tam w magazynie też się uporządkuje bardzo, więc będzie też ciekawie. A tutaj jest najważniejsza rzecz, która jest w tej galerii, czyli nie tyle weranda, co w zasadzie dostęp. W galerii nad Wisłą ma to do siebie, że ma świetny dostęp do Wisły. Czyli jak patrzycie tutaj z tej furtki, poza tym palę tutaj piec, to w ogóle swoją drogą, jak patrzycie z tej furtki, to jest po prostu no 100 metrów i jest pięknie. I to jest właśnie to. Nie wiem, czy Wam nie zrobić jakiegoś takiego ujęcia stamtąd. A tutaj jest ta galeria nad Wisłą. Może pobiegnę nawet. Pokażę, jak to wygląda. No bo w zasadzie niech to was uspokoi, że w zasadzie ta galeria, wy świętujecie 10-lecie, tak?
Ta galeria ma już z około 20 lat. Ją prowadzi Marian Stępak. Tutaj, jeśli chodzi, no bo to jest wszystko się dzieje w Toruniu. I Marian Stępak jest profesorem tutaj na edukacji artystycznej. I on na swojej działce założył galerię, która tak, można powiedzieć, może nie aż tak prężnie działa jak wy, ale ponieważ on na to w ogóle nie zbiera finansów. Jedynie jego finansowaniem jest to, że chyba ma państwowe stanowisko, czyli jest profesorem na uczelni, na UMK. Ale tak poza tym to jest to działka, którą on zaanektował. Ten budynek przystosował do zamieszkania i tam inni ludzie, no osoby już tam mieszkają. A on zostawił sobie część. Na razie tego nie wynajmuje. On jest zbyt dobrą osobą, a zresztą może i współdziałał z tymi osobami przy współtworzeniu tego miejsca. Jakby to powiedzieć. I on to właśnie tu robi, ale nie aż tak prężnie jak wy. Właśnie do tego chciałem wrócić. Mi się wydaje, że nie aż tak prężnie jak wy, ponieważ tutaj raczej te miejsce tak sporadycznie działa. Teraz mam nadzieję, że ja to bardziej to wskrzeszę, ponieważ właśnie zamierzam zrobić wystawy integracyjne. No ale reasumując, może się zapodziałem w jakimś wątku. Ale mamy wspólny wątek jest taki, że mamy galerie zależne, niezależne albo mniej lub bardziej. A tu jest Wisła.
stąd biorę drewno do ogrzewania galerii. Co wam teraz pokazuję, to w zasadzie ten gąszcz chwastów i roślin pasożytów to jest właśnie rondo pasożyta. Tutaj mijają samochody, jak tu wjeżdżają, to robią sobie takie okrążenie i wtedy mogą zawrócić, jest pięknie i właśnie to będzie rondo pasożyta. Kiedyś muszę usegregować te chwasty i zrobić metalową tablicę. No to dobra. Wracamy do środka. Fajnie, że mogę sobie do was wysłać ten materiał i was pozdrowić takim sposobem. Wiem, że to jest remont, jest obrzydliwie. W tym momencie jest to obrzydliwie, no ale zobacz, będzie lepiej, tak właśnie zawsze musi być. Dobrze, to jeszcze odczytam końcówkę, albo nie, pokażę takie coś, co wam napisałem na koniec. Widać ładnie. No tak, poza tym jeszcze to. No to dobra, pozdrawiam was serdecznie, pasożyt Arek.